Członkowie i przyjaciele Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w regionie częstochowskim świętowali 90 lat jego istnienia. Uroczystość połączono z 50-leciem działalności sportowej Janusza Haszcza, nazywanego legendą częstochowskiego ping-ponga. Zaczęło się w 1929 roku w Mysłowicach, gdzie rozegrano pierwsze zawody pokazowe. Wydarzenie to uznaje się za początek gry w tenisa stołowego na Śląsku. Pierwsze mistrzostwa zorganizowano w 1935 roku. Po II wojnie światowej reaktywowano je. Przez dziesiątki lat wpływ na kształt i funkcjonowanie tej dyscypliny mieli m.in. działacze społeczni, sportowcy i szkoleniowcy. Jednym z nich jest Janusz Haszcz, nazywany legendą częstochowskiego ping-ponga. Półwiecze jego działalności sportowej oraz jubileusz 90-lecia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w regionie częstochowskim świętowano w klubie Politechnik. 69 rok to jest oficjalna data podpisania karty zawodnika, czyli tego dokumentu, który każdy zawodnik ma. No i padło na tenis stołowy, ponieważ ja jestem ze Śląska, urodziłem się na hali sportowej, więc byłem skazany na sport. Podczas uroczystości wyróżniono byłych i aktualnych zawodników, trenerów i działaczy tenisa stołowego w regionie częstochowskim oraz zaprezentowano drużynę ekstraklasy kobiet AZS UJD w sezonie 2019-2020. Z okazji 50-lecia działalności sportowej Janusza Haszcza wyświetlono także film Sportowe sylwetki – historia jednego medalu. 50 lat aktywności sportowej jako zawodnik tenisowy, jako działacz, jako społecznik, to właśnie takie osoby jak Janusz Haszcz budują karty historii sportu częstochowskiego, ale również i polskiego. Zaproszeni goście mogli także zobaczyć wystawę autorstwa doktora Wiesława Pięty o historii tenisa stołowego w Polsce i na świecie. Choć najlepsze lata potęgi śląskiego ping-ponga to druga połowa XX wieku, współczesnych sukcesów także nie brakuje. Tenis stołowy na pewno jest mocno zakorzeniony w województwie śląskim. Wiele, wiele lat temu mieliśmy bardzo dobrych zawodników i sukcesy. No, można powiedzieć, województwo śląskie nadal przoduje w wielu aspektach tenisa stołowego. Mamy najwięcej licencji wykupionych w całej Polsce, jeśli chodzi o zawodników wyczynowych. Mamy również, jesteśmy zawsze w pierwszej trójce, jeśli chodzi o współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o tenis stołowy. Także staramy się cały czas być wśród tych najlepszych województw, które rozwijają tenis stołowy w Polsce. Współzawodnictwo, szybkość, zmienność, obciążenie na treningach i zawodach powoduje, że tenis stołowy wymaga od zawodników koncentracji, kontroli emocjonalnej i nieustępliwości. Do Akademickiego Centrum Kultury Politechnik przyszli członkowie środowiska sportowego, dla których tenis stołowy to ważny element życia. Wydarzenie było możliwością spotkania pokoleniowego zawodników, działaczy oraz kibiców.